21 dzień stycznia, Michał Nowak, zapraszam na program Tiebreak. Dziś moim gościem będzie Wojciech Stępień, prezes Ceradu Enei Czarnych Radom. Zaczynamy jednak od Tauron Ligi. W meczu na szczycie Leclerc moja Radomka przegrała w Rzeszowie. W rzeszowskiej hali pod promie w miniony piątek 15 stycznia spotkały się dwa czołowe zespoły Tauron Ligi, lider i wicelider rozgrywek. Nikt chyba jednak nie spodziewał się takiego początku premierowej odsłony. Gospodynie przy zagrywce Jeleny Blagojewicz prowadziły 7-0, a chwilę później nawet 11-2. Przyjezdne jednak szybko otrząsnęły się z fatalnego początku i zmniejszyły stratę do jednego oczka i było 13-12. Parę minut później po skutecznym bloku Leclerc moja Radomka po raz pierwszy w tym meczu objęła prowadzenie. Było 20-19. Końcówka należała jednak do gospodyń, które w odsłonie otwarcia wygrały ostatecznie 25-21. Dwie kolejne partie również nie poszły po myśli Radomki. W drugim secie Radomianki przegrały do 24, a w trzecim do 17 i w całym meczu 3-0. Po prostu. Rzeszów wygrał 3-0. Dzisiaj tylko jedna drużyna była na boisku. Myślę, że mieliśmy kłopoty z wieloma sytuacjami, ale oczywiście brawa dla dewelopresu, który po przegranej w Policach był w stanie zrobić dziś dużo dobrego na boisku. Rzeszowianki grały swoim rytmem, swoją siatkówkę, a my nie byliśmy w stanie czegokolwiek zmienić. Dziś to było jednostronne spotkanie. Nie pykło nam to, bo Rzeszów bardzo, bardzo dobrze grał i my nie potrafiłyśmy temu przeciwstawić, nie potrafiłyśmy dać żadnych argumentów, które mogłyby być naszym asem w rękawie, naszym sposobem na wygraną. Po prostu udałyśmy Rzeszowowi grać i tak się skończyło, 3-0 i do domu. Dzięki tej wygranej rzeszowianki umocniły się na pozycji lidera Tauron Ligi i powiększyły przewagę nad Radomiankami do 4 punktów. Cieszę wygrana z Radomą, bo Radom jest wicelider, jest zespół, który na pewno będzie walczył o tam do play-off za medal. Cieszę 3-0, bo pierwszy mecz Radom było tak ciężko, tak że dzisiaj szybko zapomnieliśmy tu przegraną z Chemiką i szybko regenerowaliśmy się i po prostu graliśmy naszą siatkówkę, gdzie tam w trzecim setu to i pokazałyśmy. Także cieszę wygrana i nic, idziemy do przodu. Ale okej, to był ten jeden mecz i ważne jest, aby teraz każdy zrozumiał to, co się stało i teraz dał z siebie jeszcze więcej na treningach i w kolejnych meczach. I tyle. To tylko jeden przystanek, bez obaw. Radomianki liczą, że ta przegrana to tylko wypadek przy pracy. Nie zagrał każdy element. Nie wiem, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że może w bloku na pewno nie punktowałyśmy. Potrafiłyśmy powstrzymać czasami dziewczyny, ale nie grałyśmy cierpliwie, po prostu próbowałyśmy, wywalałyśmy piłki, atakowałyśmy w auty. No po prostu słabszy nasz mecz. Mam nadzieję, że to jeden jedyny i będzie lepiej po prostu. To wyniki wszystkich meczów 16. kolejki Tauron Ligi. Po wygranej nad Radomką Developers Skyres umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli. Radomianki tracą do Rzeszowianek 4 punkty i mają 2 oczka przewagi nad trzecim LKS-em. Tabelę w dalszym ciągu zamyka Enea PTPS Piła. W poniedziałek 25 stycznia zespół prowadzony przez trenera Ricardo Marqueziego zagra z 7 w tabeli DPD Legionowią Legionowo. Początek tego starcia w hali Mosiru w Radomiu o godzinie 17.30. Radomianki w środę rywalizowały w Tauron Pucharze Polski Kobiet i wywalczyły awans do ćwierćfinału. Leclerc, moja Radomka w 1/8 finału Tauron Pucharu Polski Kobiet trafiła na pierwszoligową Stal Mielec. Podopieczne trenera Ricardo Marqueziego pokonały niżej notowany zespół na jego terenie bez większych problemów. Jedynie na początku drugiej odsłony dość zaskakująco Stal prowadziła różnicą kilku oczek. No my się cieszymy z wygranej, bo chyba tutaj o to chodziło. No styl był różny, tak? Były momenty dobre, były momenty złe w naszym wykonaniu. No ale jeżeli skoncentrowałyśmy się, no to ta gra wyglądała po prostu tak, jak chciałyśmy. Natomiast gratulacje dla Mielca za początek drugiego seta, bo tutaj utarły nam nosa i dostałyśmy ostrą reprymendę od trenera. Natomiast no, dla nas najważniejsze było zwycięstwo. Nie było łatwe, ponieważ wiadomo, inne piłki, inna hala. Tak, przeciwnik, którego nie znamy, więc tutaj zawsze się gra ciężej, ale my się bardzo cieszymy z tego, jaki był rezultat. Trenerem mieleckiej Stali jest Adam Grabowski, były szkoleniowiec m.in. Radomki. Agata Witkowska natomiast kiedyś występowała w ekipie Stali. Czy jeszcze pracowałam z tym trenerem w Radomiu rok temu, więc tutaj... Nie, w reprezentacji nie, w Mielcu, w Łodzi, w Budowlanych i jeszcze w Radomiu, więc tutaj z trenerem Grabowskim się znamy chyba jak łysakonie. No bardzo miło tutaj przyjechać, no to jest inna hala, więc na tej hali nie grałam, no ale ludzie, którzy tutaj pracowali, wydaje mi się, są ci sami, także no bardzo miło.
wspominam czas, który tutaj spędziłam i też cieszę się, że mogłam tutaj zagrać. Olga Samul z kolei obecnie reprezentuje Barwy Stali, a kiedyś występowała w Radomiu. Pojedynek był rozgrywany piłkami, którymi grają na co dzień drużyny pierwszoligowe, a więc innymi niż gra się w Tauron Lidze. Troszkę powalczyłyśmy, no miałyśmy ten atut, że grałyśmy na swojej hali, przede wszystkim swoimi piłkami, a jak to wiadomo, no jednak piłki robią dużą różnicę, jeżeli przyjeżdża drużyna z wyższej ligi. No ale mam nadzieję, że pokazałyśmy się z dobrej strony i możemy być zadowolone z tego meczu. W nieco większym wymiarze czasowym zaprezentowała się na boisku rezerwowa atakująca Leclerc Moja Radomki Sandra Szczygioł. Cieszę się, że dzisiaj mogłam trochę dłużej być na boisku. Cieszę się, że wygrałyśmy i przechodzimy dalej. No, ogólnie źle weszłyśmy w drugiego seta i niestety przeciwniczki wykorzystały nasze błędy i wyszły na prowadzenie, ale na szczęście udało nam się odzyskać prowadzenie i w końcówce wygrałyśmy. Radomianki awansowały do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski Kobiet. Tam zmierzą się z ekipą Wolej Wrocław, która w 1/8 finału pokonała pierwszoligowe MKS Sanpajda Jarosław. Do starcia ćwierćfinałowego dojdzie 10 lutego. Gospodarzem będzie wyżej notowany zespół po pierwszej rundzie fazy zasadniczej Tauron Ligi, a więc Leclerc Moja Radomka Radom. Pozostali ćwierćfinaliści to Developers, Skyres Rzeszów, Grupa Azoty Chemik Police, ŁKS Commerzkon Łódź, Grot Budowlani Łódź i Enea PTPS Piła. Ostatni zespół w tej fazie zostanie wyłoniony dopiero 27 stycznia, kiedy odbędzie się ostatni mecz 1/8 finału pomiędzy BKS Bostik Bielsko-Biała a Jokerem Świecie. Turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn zaplanowany jest natomiast na 20 i 21 lutego i zostanie rozegrany w Nysie. Do ekipy Leclerc Moja Radomki dołączyła nowa zawodniczka z Brazylii. Samara Rodriguez de Almeida to nowa zawodniczka Leclerc Moja Radomki Radom. W swojej dotychczasowej karierze zdobyła m.in. mistrzostwa Brazylii, Francji czy Rumunii. Ma też na koncie Superpuchar i Puchar Szwajcarii, Puchar Rumunii oraz srebrne i brązowe medale mistrzostw Brazylii. 28-latka ma 185 cm wzrostu. W poprzednich latach występowała m.in. w Bergamo, Cannes, Barueri czy w lidze brazylijskiej. Z moją radością na boisku, z pomocą w ataku z drugiej i pierwszej linii, będę się starała pomóc drużynie jak tylko mogę. Teraz jesteście na dobrej pozycji w rozgrywkach, ale mam nadzieję, że pomogę w wygraniu tej ligi. Brazylijka już grała w tym sezonie w barwach polskiego klubu. Wystąpiła w starciu o Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki w ekipie Grupy Azoty Chemika Police. Potem jednak nie przeszła pozytywnie badań lekarskich oraz motoryczno-fizycznych i nie podpisała kontraktu z mistrzyniami Polski. Względy zdrowotne mieli jednak na uwadze włodarze radomskiego klubu, którzy zdecydowali się ostatecznie podpisać kontrakt z Brazylijką. Przechodzimy do Plus Ligi. Ceratena Czarni Radom przełamali serię porażek i pokonali u siebie MKS Będzin. W starciu z MKS-em Będzin po raz pierwszy drużynę Ceradu Enei Czarnych poprowadził Dimas Koryj, który na stanowisku pierwszego szkoleniowca zastąpił Roberta Prygla. Jako drugi trener zadebiutował natomiast Krzysztof Michalski. Robert podjął taką decyzję. Musieliśmy szybko, no niestety bądź niestety, sport jest taki, że trzeba było szybko się otrząsnąć. Podejmować decyzję, no zrobiliśmy co mogliśmy. I trzeba podziękować chłopakom, że oni to też zrozumieli i widać było, że no zrobili wszystko, co w ich mocy. Przede wszystkim ten tak zwany team spirit dzisiaj funkcjonował na 100%, jak nie więcej. Pojedynek z MKS-em Będzin Ceratena Czarni wygrali 3-0, ale w każdej z trzech partii rywale odrabiali stratę, a pierwszy i trzeci set kończyły się dopiero na przewagi. Najprawdopodobniej to przez to te mecze przegrane jeszcze są w głowie, gdzieś siedzą z tyłu głowy. Nie mamy jeszcze takiego mentalu, że tak zwany mentalitet zwycięzcy, tak, że jedzie jak ciąg, jak to Zaksa niedawno nam pokazała. Myślę, że to z tego się wynikało, no bo jak widać chłopaki umieją grać w siatkówki, potrafią w każdym elemencie dobrze opierać tą piłką. Radomianie tą wygraną przerwali serię 5 porażek z rzędu. Myślę, że zagraliśmy w końcu bardzo dobry mecz. Już nie ma co patrzeć na to, że to wygrana z Będzinem. Zagraliśmy po prostu naszą siatkówkę. Utrzymaliśmy przyjęcie. Dzisiaj dobrze też zagrywaliśmy. Graliśmy blok obrona. Dużo rzeczy nam wychodziło, a przeciwnikowi troszkę mniej. Chociaż tam podganiali nas w końcówkach i było naprawdę czasami bardzo gorąco. Na szczęście potrafiliśmy wyjść z tych opresji i przechyliliśmy szale na naszą korzyść.
Dla ekipy MKS-u była to już 18. porażka w tym sezonie. Podopieczni trenera Jakuba Bednaruka mają na koncie tylko 2 zwycięstwa i z 6 punktami zamykają tabelę plus ligi. To nie jest przypadek też, że my przegrywamy 25-23, 75 set w tym sezonie po prostu, przy 26-24. Źle rozgrywałem końcówki, teraz to już frustracja, bo naprawdę ciężko się gra, jak tyle się przegrywa. Wiadomo, że ciężko się utrzymać się to już tylko matematycznie. I ciężko się gra, bo taka presja, ta frustracja, może nie tylko presja, bo to nie, ja tą presję zrzucam z chłopaków, ale ta frustracja tego niewygrywania meczu i znowu mamy po 23 i znowu nie wygrywamy. I niby 3-0, a to naprawdę mogło być, 0, mogło być odwrotnie, bo ten pierwszy set jakby się skończył odwrotnie, to mogło być teraz, no ale co z tego, to można, mogło być, a nie jest, więc to nie ma o czym gadać. No, próbujemy, walczymy, jesteśmy w trudnym momencie. Na pewno nie jest to sympatyczne, ani nie jest to miłe tyle przegrywać. To wyniki pozostałych starć 21. kolejki plus ligi. Na pierwszym miejscu bez zmian. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wciąż jest niepokonana i zdobyła już 56 punktów. Drugi Jastrzębski Węgiel traci aż 16 oczek do lidera. Cerat Enea Czarni spadli z 10 na 11 miejsce. Mają na koncie 22 punkty. W najbliższy weekend Radomianie pauzują. Mecz z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle został przełożony bowiem na 11 lutego. Kolejne ligowe spotkanie Cerat Enea Czarni rozegrają 30 stycznia z Werwą Warszawa Orlen Paliwa. Kibice wojskowych podziękowali byłemu już trenerowi Robertowi Pryglowi za wiele lat pracy w klubie. W momencie, kiedy rozpoczynało się niedzielne spotkanie Ceradu Enei Czarnych Radom z MKS-em Będzin, około 50-osobowa grupa kibiców wojskowych podziękowała Robertowi Pryglowi za wiele lat pracy w radomskim klubie. Były szkoleniowiec Radomian nie ukrywał wzruszenia. Nie zabrakło transparentu z hasłem „Jesteś legendą tego klubu”, a w hali wywieszony został baner z napisem „Robert, dziękujemy, jesteśmy z tobą”. Robert Prygiel jest prawdziwą ikoną radomskiej siatkówki. Wcześniej występował w Radomiu jako zawodnik i tutaj też rozpoczął swoją trenerską karierę. Jako pierwszy szkoleniowiec pracował od sezonu 2013-14 z przerwą na kampanię 2015-16, kiedy był asystentem Raula Lozano. Poprowadził radomski zespół w 204 ligowych spotkaniach, z których 91 wygrał, a przegrał 113. Robert Prygiel jako pierwszy szkoleniowiec wraz z ekipą Czarnych zajmował kolejno 7, 9, 7, 10, 5 i 7 miejsce w plus lidze. Dziś gościem w programie Tiebreak jest Wojciech Stępień, prezes Ceradu Enei Czarnych Radom. Dzień dobry, prezesie. Witam wszystkich, witam państwa. Tydzień temu ogłosiliście decyzję o rozstaniu z dotychczasowym pierwszym szkoleniowcem Robertem Pryglem. Jakieś kulisy tej decyzji, no bo to była pewnie trudna decyzja, prawda? Dokładnie, Michał, tak jak mówisz, to była na pewno bardzo trudna decyzja, nie tylko trudna, tylko bardzo trudna dla mnie, myślę też i bardzo trudna dla Roberta, ale naprawdę tam rozstaliśmy się w pokojowym nastroju, rozmawialiśmy kilkakrotnie i wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie tymczasowe odsunięcie trenera z funkcji pierwszego dla poprawy gry, mobilizacji drużyny i tak dalej. No zobaczymy, jak dalej pójdzie. Obecnie pierwszym obowiązkiem pierwszego trenera przejął Dimas Korej. Czy to jest rozwiązanie takie tymczasowe, czy to jest rozwiązanie do końca sezonu? Czy nie, już zapadła decyzja na ten temat? To jest rozwiązanie do końca sezonu, jest niewiele spotkań. Niestety, znaczy pozyskanie nowego trenera, to wiadomo, to są i sprawy finansowe, i sprawy organizacyjne. Ciężko jest też pozyskać trenera, który chciałby doprowadzić zespół. Zapewnie jakiś poziom w tej części sezonu, tak? Tak, i że tylko do końca i dokładnie tak jak powiedziałeś, że czy miałby wpływ na jakąś tam poprawę. No byłoby bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że no wiadomo, zmiana trenera to wpływa też jakoś tam mobilizująco na zespół, ale sumarycznie to nie wiem, czy to by przyniosło jakiś tam spodziewany wielki efekt. Na razie efekt jest taki, że wygraliście z MKS-em Będzin, ale zostało 5 spotkań do końca sezonu. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, PGS Krabbeł-Chatów, Grupa Azoty Zaksa, Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, GKS Katowice. Ciężki terminarz. Wszyscy są wyżej od was, więc chyba można powiedzieć, że w żadnym z tych spotkań nie będziecie faworytem. Więc pytanie,
Jakie macie cele na to, na końcówkę sezonu? Znaczy, to jest tak, że ciężko jest grać w roli faworyta. Zawsze lepiej jest grać z faworytem, gdzie jest jakiś tam spokój w tej grze i zawodnicy powinni pokazać i utrzeć nosa przeciwnikowi. No. W każdym ja zawsze powtarzałem, że miejsce w lidze jest miejscem. Ważne, żeby zespół walczył od początku do końca, za szybko się nie poddawał. Czy to będzie taki przeciwnik, czy taki. Do każdego przeciwnika podchodzimy z pokorą i z pełną walką, a później zwrekuje wszystko boisko. Mhm. Także mam nadzieję, że drużyna będzie grała do końca z pełną energią, z zaangażowaniem, żeby poprawić wizerunek swój, drużyny i klubu. No bo w niektórych meczach tej walki, tego serca na boisku trochę chyba brakowało. Zgadza się. Zresztą... Znaczy w trudnych momentach ta drużyna się nie podnosiła, tylko jakby głowy spuszczone i... Za szybko opuszczała broń. Mhm. Przyczyn może być wiele. Zresztą dosyć często powtarzam, że jedną z przyczyn to jest brak kibiców, jakby nie patrzeć... No tak, bo często was podnosili w tych trudnych momentach, tym dopingiem tak, swoim, szczególnie we własnej hali. Ale na wyjazdach też. Naprawdę tak, że na naszej hali to tym siódmym zawodnikiem byli nasi kibice. Na pewno dodawali wiary zespołowi, pozytywnej presji. I to na pewno nakręcało i zupełnie to inaczej wyglądało, bo tak z perspektywy czasu zdarzały się oczywiście jakieś mecze, gdzie no przegrywaliśmy tam bez walki, ale to były jakieś sporadyczne mecze. W każdym meczu, ale było też kilka takich spotkań, które przegrywaliście po naprawdę fajnej walce. Chociażby z Resowią w Radomiu. I nawet z tymi tuzami siatkarskimi. To nie pamiętam, żeby ktoś przyjechał i nas bezczelnie oklepał. Zawsze. Zawsze. Poza Zaksa. Ale mówię z kibicami. Tak, jasne. No to jest zupełnie inna liga teraz, bez kibiców. Mhm. To jest, można to porównać nawet nie do sparingu, bo na sparingi ludzie przychodzą. Tu jest puste hale. Ale trzeba pamiętać też, że no, że wszędzie tak jest, nie tylko każdy u nas, ma równe warunki, wszędzie tak. No, nam ewidentnie tego brakowało, tego dopingu, można wywnioskować i to wyglądało, jak wyglądało, że czasami traciliśmy 2-3 punkty i się nie mieliśmy podnieść z tego. Mam nadzieję, że mówię, no jeszcze parę meczów jest do końca i to... Czyli cel to przede wszystkim walka i jak najlepsze zaprezentowanie się na parkiecie? Zdecydowanie tak. A tak do tej pory, jak można ocenić te rozgrywki tak ogólnie? Bo na ten moment macie 10. miejsce, o ile się nie mylę. Tylko, że tam część zespołów ma mniej meczów rozegranych, mogą was wyprzedzić, to się może tam pozmieniać. Ogólnie zawsze te wyniki osiągane przez Czarnych były chyba troszeczkę powyżej budżetu, można by tak to ująć. Czy tym razem jest poniżej oczekiwań? Znaczy ogólnie ten sezon to jest szaleństwo. Mhm. Czyste szaleństwo we wszystkich aspektach. W aspektach w ogóle gry, systemu rozgrywek. No to było, jest spowodowane tym COVID-em. Że po prostu musieliśmy grać jak najszybciej, jak najwięcej, żeby, bo nie wiadomo, co by się później wydarzyło. Także pod kątem organizacyjnym tych meczów i tak dalej, no każdy klub miał jakieś tam problemy, bo przesuwanie, mecz za meczem, to na pewno... Tak, że chociażby w pierwszej rundzie graliście 2 mecze ze Ślepskiem, Suwałki, tak, no jeden przełożony z drugiej dziwne, rundy. No takie, to jest takie dziwne w ogóle. Chyba był taki tydzień, kiedy 3 razy się zmieniał wam przeciwnik najbliższy, tak? Więc też ciężko się jakoś tam przygotować i nastawić mentalnie nawet na to. Zgadza się, to jest jeden. Druga sprawa to jest, ja uważam, że to jest, o tym trzeba głośno mówić, to jest bardzo duży problem, to jest rynek transferowy, gdzie naprawdę liga trwała, nie wiem, może miesiąca już się ruszył rynek transferowy. No wyjątkowo wcześniej, można powiedzieć. To jest po prostu szaleństwo, bo no, patrząc nawet jako zawodnik, no, jeżeli zawodnik jest w danym klubie, a już wie, że w przyszłym roku i pół Polski wie, że w przyszłym roku będzie grał w innym klubie, no to jest trochę takie dziwne zagranie.
no nie umiemy tego trzymać w ryzach, że po prostu po sezonie można... Z każdym rokiem tam, jest to coraz wcześniej, można coraz powiedzieć. Wcześniej, nie wiem dlaczego, szczerze powiedziawszy. No oczywiście to na to sobie mogą pozwolić kluby zdecydowanie bogatsze od naszego. No my musimy to bardzo rozsądnie, tą politykę transferową prowadzić, bo wiadomo, że nie jesteśmy jakimś potentatem budżetowym, ale wiem doskonale o tym, że w całej Polsce mówią i zawodnicy, i prezesi, i trenerzy, że jesteśmy klubem może niebogatym, ale bardzo stabilnym i wypłacalnym. No ale to jest, mówię, no to jest, musimy wszystko spinać od początku do końca, a przez ten COVID mieliśmy trochę problemów takich no organizacyjnych, bo wiadomo, że pewne firmy, to uderzyło w rynek biznesu, a rynek biznesu, no jeżeli szuka jakiejś tam oszczędności, to w pierwszej kolejności w marketingu, w sponsoringu i tak dalej. Także nie wiedzieliśmy, co nas będzie czekało. Aczkolwiek w tej chwili mogę naprawdę podziękować, bo dosyć szybko wróciliśmy do rozmów ze wszystkimi sponsorami i tak naprawdę prawie wszyscy zostali na tym samym poziomie i nikt się nie wycofał. Także wielkie dziękuję sponsorom. Jak już weszliśmy na tę karuzelę transferową, to pewnie poszukiwania już nowego trenera trwają. Są prowadzone rozmowy. Chyba, że Dima skory zostanie na przyszły sezon, tak? Są prowadzone. Dima prowadzi do końca, do końca sezonu, prowadzi drużynę, tu nie będzie zmian. Razem z Krzyśkiem Michalskim. Spotkaliśmy się, dogadaliśmy się, że to będzie najlepsza na tą chwilę opcja. Jeżeli by mieli jakieś tam problemy czy coś takiego, to wtedy mi zgłaszają i ewentualnie kogoś do pomocy czy coś takiego, ale na tą chwilę nie ma takich informacji. Są rozmowy prowadzone, bo nie oszukujmy się, bo wiadomo, że budowanie zespołu na przyszły sezon to jest w dużej mierze rola trenera. Im wcześniej będzie, tym lepiej tak naprawdę. Im wcześniej, tym lepiej, bo on musi też tak ukierunkować wizję tego nowego zespołu, gdzie ewentualnie są braki, gdzie ewentualnie coś wzmocnić, komu ewentualnie podziękować, no bo wiadomo, że takie rzeczy też są. Też są prowadzone rozmowy z trenerami, ale na jakieś oficjalne stanowisko też musimy poczekać, bo sezon trwa. To jest. Czyli rozumiem, że przed zakończeniem sezonu nie ma opcji, żebyście coś ogłosili? No nie ma szans. No. My staramy się być klubem hermetycznym i pewne informacje nie wychodzą. Staramy się robić wszystko zgodnie z jakimiś tam ustaleniami, że my komuś tam krzywdy nie zrobić. Także na tą chwilę rozmawiamy, ale jeszcze na informację oficjalną będzie czas. A kierunek raczej polski czy zagraniczny? Czy rozważacie obie te opcje? Znaczy, w pierwszej kolejności jest polski. Nie ukrywamy, że jest polski, jest paru trenerów. Ja uważam, że nie ma gorszych trenerów polskich od trenerów zagranicznych. Nie wiem, dlaczego są poprzez niektóre kluby mniej szanowani, czy mniej doceniani, może bardziej te słowo użyję. Także na początek jest kierunek polski. Nie zamykamy okna na świat, czy inne rzeczy, ale wiemy też doskonale, że trener polski gwarantuje to znajomość rynku polskiego, czyli wśród zawodników, całej sytuacji organizacyjnej i tak dalej. No wiadomo, przyjdzie obcy trener, no to jakieś wymagania, różnie to bywa. No, my sobie na takie rzeczy nie możemy też pozwolić. Jakieś tam wizje dziwne trenerów, wykraczające poza budżet, bo tak naprawdę wiadomo, że ja jakbym kibicem, nie prezesem, to też bym oczekiwał i wiadomo, oczekiwania kibiców zawsze są wysokie. Oklaskiwał spektakularne transfery, że jest fajnie, tylko tak naprawdę to ostatecznie to dzwonią do mnie, kiedy będzie wypłata. Tak? Także my budujemy drużynę zgodnie z naszymi możliwościami. Także
pilnujemy tego. Tak pokrótce, czy drużyny czeka rewolucja kadrowa po raz kolejny, bo tam chyba niewielu zawodnikom pozostają kontrakty ważne po tym sezonie. No to jest tak. Czy też jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek o tym mówić? Polityką jest tak, że podpisujemy kontrakty 1 plus 1, 2 plus 1 różnego rodzaju. No ale wiadomo, że z tymi wysokobudżetowymi zawodnikami, no to staram się tego nie robić z racji tej, że nie wiadomo, co będzie, tak. Także tego też pilnujemy, żeby... Jest paru zawodników w kontrakcie, z którymi mamy możliwość rozwiązania czy przedłużenia umowy, ale to mówię, to jeszcze mamy na to czas. Będzie nowy trener, będzie nowe nazwisko trenera. Wtedy będziemy powoli ogłaszać, z kim dalej współpracujemy i tak dalej. Na koniec jeszcze zapytam, w tym roku stulecie istnienia klubu. No właśnie, czy planujecie jakieś w związku z tym obchody, czy też ta sytuacja ogólnie w Polsce, na świecie związana z koronawirusem trochę to jakby uniemożliwia? Jak to wygląda? Czy możecie już coś zdradzić w tym kontekście? Znaczy, my byliśmy bardzo mocno przygotowani na organizację stulecia klubu z racji, po pierwsze, stulecia klubu, to jest niesamowita uroczystość. Druga sprawa, powiązana też z nową halą, to też by było takie która fajne. Która ma być, przypomnijmy, oddana połączone z końcem kwietnia, przynajmniej tak. W teorii. Bo różnie to bywało do tej pory. Miejmy nadzieję, że tak będzie tym ja razem. Ja osobiście liczę, że już nie ważę, czy będzie kwiecień, czy to będzie... Znaczy, żeby było na nowy sezon tak naprawdę, maj, prawda? Dokładnie tak, żeby to było na nowy sezon, żeby te uroczystości, ten jubileusz, żeby był fajnie pokazany. Oczywiście będziemy się starać też, tak jak wcześniej powiedziałem, na nasze możliwości zbudować zespół, który będzie atrakcyjny. Będzie przede wszystkim, jak zawsze powiem, walczył i jeszcze raz walczył, a wyniki no, same przyjdą, czy takie, to jest sport. Ale tak, żeby było dla oka, było na co patrzeć, na to poświęcenie i tak dalej. Także myślimy, bo oczywiście były założenia wcześniej, mieliśmy rozpiskę zrobioną, co będziemy robić z okazji tego stulecia, ale naprawdę ten koronawirus po prostu spowodował to, że te rzeczy troszkę poszły na dalszy plan. No to nie jest priorytetowa rzecz, aczkolwiek o tym myślimy i chcemy to uroczystość zrobić okazale. Także mamy i oby, to na uwadze. Z kibicami na trybunach. Przede wszystkim z kibicami, bo tak naprawdę smutnie się patrzy na te mecze, gdzie nie ma tej wrzawy, nie ma tych dodatkowych emocji. No to jest takie głuche granie. Także oby to wszystko jak najszybciej wróciło do normalności. Trzymamy za to kciuki. Dziękuję serdecznie. No, ja życzę też wszystkim. No, dziękuję bardzo. Za rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem w programie Tiebreak był Wojciech Stępień, prezes Ceradu Enei Czarnych Radom. No, dziękuję Państwu.